Dzisiejsza wizyta to przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Strzegom, którzy liczą na to, że stan dróg w gminie poprawi się. Dokładnie tak. Dzisiaj spotykam się z panem burmistrzem Zbigniewem Suchytą. Dzięki uprzejmości pana burmistrza tutaj w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu przekazuję promesy na kwotę 850 tysięcy złotych na budowę i remonty dróg w miejscowościach Goczałków i Tomkowice. To są pieniądze przyznane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w czasie jednej z sesji sejmiku. Tą propozycję radni zaakceptowali, z czego bardzo się cieszę i dzisiaj właśnie w imieniu całego samorządu i zarządu województwa wręczam te promesy panu burmistrzowi jako potwierdzenie tych obietnic, które składaliśmy, które dotyczyły budowy dróg. Umowy są już podpisywane, już wkrótce startują budowy właśnie tych odcinków. To jest zadanie realizowane w ramach tak zwanej ochrony gruntów rolnych, więc są to zadania drogowe, może nie o jakiejś ogromnej skali, natomiast niezwykle ważne dla mieszkańców właśnie tych najmniejszych miejscowości, bo gmina otrzymuje duże wsparcie chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi gminne. Natomiast czasami zapominamy o tych drogach w mniejszych miejscowościach. Właśnie ten fundusz jest po to, aby je remontować i budować od podstaw. I właśnie dlatego tutaj dzięki dobrej współpracy z panem burmistrzem te pieniądze do gminy Strzegom płyną. Bardzo serdecznie dziękuję. Powiem tak, że najbardziej ucieszy się chyba społeczność goczałkowa, która na tą drogę dojazdową, która po części będzie także przebiegała przez wieś, bardzo się cieszy i będzie, a bardzo długo oczekiwała. Ostatnie miesiące to cały czas pytania i czekanie na wyniki konkursu, czy zostaniemy, czy nie. Sołtys jak się dowie, że jest, to będzie bardzo szczęśliwa, mieszkańcy jeszcze bardziej. No i spełnią się ich marzenia poprawy życia, ale także dojazdu do dróg rolnych, bo tak to jest zaplanowane. Natomiast druga promesa, panie marszałku, ta 721 bardzo cieszy, bo realizujecie postanowienia, które założyliście sobie przed wydaniem decyzji scaleniowych i realizujecie tak skutecznie, że w Godziszówku już mamy sporo wybudowanych dróg. Teraz przechodzimy do Tomkowic, jeszcze została granica, ale spokojnie, w takim tempie będzie to szybko zrobione. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście słownymi zarządcami województwa, jako zarząd, jako także sejmik. Serdeczne podziękowania, no i oby tak dalej. Bardzo, panie marszałku, dziękuję za dbałość o gminę Strzegom. Ja również, panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy przygotowywali również wnioski, bo to były bardzo wysoko ocenione wnioski. Mam nadzieję, że mieszkańcy i Tomkowic, i Goczałkowa będą zadowoleni ze stanu klasy wykonanych dróg. To nie jest moja pierwsza wizyta tutaj w Strzegomiu w takich okolicznościach, bo już kilka dróg udało nam się wspólnymi siłami wybudować i wyremontować. Jestem przekonany, że też nie jest to ostatnia decyzja, bo potrzeb jest dużo, ale po to jesteśmy jako samorząd województwa, żeby współpracować z gminami, a właśnie współpraca z gminą Strzegom w ostatnim czasie układa się świetnie. Państwo nie widzą, jak ja się uśmiecham szeroko w tej maseczce, ale naprawdę jestem szczęśliwy i bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Goczałkowa i Tomkowic. Pozdrawiam.